Halo, witajcie, to znowu Ryfek. Witam was w kolejnym odcinku z Bambo. Dawno nie grałem, co? Troszkę ponad 10 dni. Ujęcie automatowo odblokowane. Czy na każdej postaci jest to? A na każdej postaci, im więcej razy przejdę albo się wywalę, to mam jakieś tutaj znaczki. Wydaje mi się, że coiny to są za wygrane. A może ta złaminka to jest, że przegrałem ostatnie podejście? Nie wiem, nie pamiętam nawet jaką postacią ostatni raz grałem, więc wylosuję dzisiaj Bambo. O, jest Bambo The Stout, może być. Bambo The Stout to chyba grałem przedostatni odcinek, ale jest bardzo fajny, ja nie lubię grać grubasek trochę jak ja, chociaż ostatnio schudłem, ćwiczymy, jest dobrze. Wczoraj jaki miałem super dzień, dajcie spokój. Wczoraj, to nie dość, że naprawdę dobrze jadłem, bo... Ale aż się trudno mi skupić na gadaniu w tej grze, rzeczywiście jest trudniejsza tak do... po prostu skupiania się. No ale nic, ja bym tutaj zabił tych ziomków na razie z boku i tyle. Jest jakaś kubka do złączenia? No nie ma jakiejś kubki do złączenia, niestety. Ale w kolejnej turze będę miał dużo kości i bardzo spoko, bo te kości mi pozwolą bez problemu sobie tutaj zabić muszki. Jeżeli dobrze rozumiem, uderzę w muchę na górze i znowu w muchę na górze, więc nic mi złego się nie stanie. No i super, i ty mnie tam uderzysz, no i luźno. Jezu, znowu? Co ja mam z tą zrobić? Muszę się zablokować jedynie, bo tu nic nie mogę z tobą zrobić innego. No nic, postaram się zablokować w kolejnej turze, ale to może być dosyć trudne. Okej, ty gówno przywołujesz, ale to nie ma problemu, bo ja tutaj zaraz cię zabiję. Czy jestem w stanie cię zabić czymś innym jak moim spelem? No, nie za bardzo, więc niestety muszę spela używać, od razu tego ziomka odrzucę. I wracając do wczoraj, nie dość, że naprawdę fajny dzionek, jaki pyszny obiad zrobiłem, powiem wam, aż byłem w szoku. Indyk z ryżem i z warzywami na patelnię. Ale naprawdę, no tak pyszne to wyszło, aż naprawdę byłem zaskoczony, jak dobre to było. Nie dość, że poćwiczyłem siłowo. I to naprawdę tak porządnie miałem. Do dzisiaj mam takie zakwasy, że nie wiem co. Po tym treningu jeszcze poszliśmy na frisbee z narzeczoną. Troszkę się poruszaliśmy, naprawdę bardzo, bardzo przyjemny dzień. W końcu się troszkę cieplej zrobiło. W końcu się mogę cieszyć życiem. Atakowanie przeciwników, take damage. Attacking enemies, take damage. A, przeciwnicy atakujący nas otrzymują obrażenia. To średnie. Zmienia... w serduszko, płytkę. Mam slipstick. A wiecie co? Może wezmę to i polecę rzeczywiście w robienie serduszek? Bo Bambo The Stout zaczyna z dwoma serduszkami. Może to nie jest jakoś mega dużo, ale dla mnie wystarczająco. A jakbyśmy rzeczywiście mogli zrobić tych serduszek więcej i mógłbym się bez problemu leczyć, jak dla mnie spoko opcja. I tu łączenie tych kub to jest w ogóle giga dobre. Teraz tylko cyk tutaj kijem i cyk lagą. Się czuję jak jakiś taki stary dziadek, który po prostu jakiegoś gówniarza bije z lagi. Bo coś tam truskawki nazrywał na działce. Nieważne, nieważne. Co tu mogę zrobić? Ej, trudny jest strasznie ten pokój. Chyba kogoś porąbało, że ja tu mam czterech przeciwników, którzy mnie biją, mimo tego, że ja w pierwszej turze zabiłem już dwóch. Mega trudne. Czy jestem w stanie coś ciekawego złączyć? Szczerze mówiąc, chyba nie. Nie jestem w stanie chyba nic złączyć. Oprócz tam, nie wiem, czterech zębów, ale cztery zęby to mi tutaj dadzą tyle, że... No dajcie spokój, bez sensu jest łączyć te cztery zęby. To może złączymy sobie zębów siedem? Ale to też dwie tury na to pójdą. No mówię, czterech przeciwników mnie atakuje po pierwszej turze. Straszny jest ten pokój. On jest praktycznie nie do zrobienia bez otrzymania obrażeń, gdybyśmy szczególnie grali jakąś inną postacią. No ale teraz już luźno, 7 zębolców. A mówię, ja mam bardzo łatwą możliwość generowania sobie teraz serduszek, więc całkiem spoko. A, bo ja przecież mam teraz trudniejszą grę, zapomniałem o tym. No tak. Jakiś czas temu jak przeszedłem grę, miałem napisane, że teraz gra staje się trudniejsza i o tym kompletnie zapomniałem. Nic, no zróbmy sobie kupę tutaj na środku. Muchy z boków pozabijam. Chciałbym zmniejszyć w pierwszym sklepie, to jest jedna z najważniejszych rzeczy do zrobienia jako Bambo The Stout. W pierwszym sklepie zmniejszyć koszt użycia lagi.
Jak lakę będę miał za dwa, to ile tutaj mi jeszcze zostało? Jeszcze trzy, jeszcze raz mogę i cyk w łeb głupi. Mówię, jakby to kosztowało mniej, to jestem w stanie tutaj tłuc przeciwników non-stop praktycznie. To jest mega mocne. No i zębolce sobie łączymy. Chociaż ty jesteś chyba easy przeciwnikiem, nie? Jak ty bijesz? Raz, jednorazowo, więc wiecie co? Opłaca się łączyć, Bambo dostał tym tylko 4 surowce. Właśnie, rzucam na boki, żeby przez przypadek nie rzucić kryta. Klej by się przydał, zęby mi się by w ogóle nie przydały, więc postaram się zmienić każdy ząb, jaki mam w serce i się uleczyć. Tu jest już kolejne serduszko. I złączmy sobie kolejny ząb w kolejnej turze. On teraz rozwali sobie bezproblemowo tą kupę. Ja cały czas będę rzucał tylko na boki, żeby go czasem krytem nie zabić. Będę zgarniał kolejne kości, żeby je zmienić na serce i w ten sposób się bardzo łatwo, za darmo praktycznie wyleczę. Mam już 2 serduszka, super. Mogę niszczyć sobie płytki. Szczerze mówiąc nie, nawet nie ma co. Tu jest bardzo dużo fajnych płytek. Mogę dodatkowe ruchy robić, pojawiać kolejne płytki. No potrzebne mi są w tym momencie kości, rzeczywiście więcej kości. Chociaż to może rzeczywiście by opłacało się nawet niszczyć wszystko oprócz kości właśnie. O, no i super tu się pojawiło teraz, dobra. Akurat serduszko tam jest idealnie, żeby zrzucić w dół. Ja tutaj sobie pojawiam 3, w kolejnej turze mamy 4. Ja się wyleczę tutaj na maksa i możemy się już tym ziomeczkiem bez problemu zająć. Ekstra, naprawdę super sprawa. Mam coś jakoś tu złączyć? O, tu mogę złączyć. Ale dobra, złączenie z tych zębów mi nic nie daje. Cały czas zapominam, że 4 zęby to jest tylko jeden atak w jednego przeciwnika za jeden. To jest strasznie mało, naprawdę. Wydaje mi się, że mogłoby to być zwiększone do chociaż tych 2 punktów obrażeń, żebyśmy mogli rozróżnić zęby od kości. A z ciebie jeszcze ziomek wyskakuje. Dobra, akurat mam uderzenie w głupi łeb, więc luźno. Idziemy dalej. Jak na razie z tymi pieniędzmi tak nie za dobrze idzie. Teleport. Omijasz pokój. Nie chcę mijać pokoju. Dostań szarą manę. Szara mana to są kości. Słaby jest ten konwerter. Pokoju nie chcę skipować, bo skipowanie pokoju to strata ogromnej ilości pieniędzy. Ciekawe, czy mogę zeskipować bossa. Teleport wezmę, bo on się może przydać na ostatnie piętro. Tylko wtedy byłby przydatny. Loaf jest silnym bossem, ja go nie lubię. Jeżeli dobrze kojarzę, kupy nie chronią przed otrzymaniem obrażeń od Loafa. Jestem prawie pewny, że kupy nie bronią przed otrzymaniem obrażeń od niego, więc mimo, że te kupy tu będę miał, nie będę czuł się bezpiecznie. Możemy natomiast cały czas lecieć i go walić przez łeb. Mimo tego, że on przywoła paru tutaj ziomeczków, on tych ziomeczków pozabija po prostu ruszając się w naszą stronę. Więc kończymy teraz turę. On straci 2 ruchy na podejście do nas. O Jezu, zapominam cały czas, że on tak to zakleja. I łączę już tutaj szlam. 2 razy go sklejmy. On straci całą turę kolejną. A ja staram się zniszczyć wszystko, co nie jest kupą. Mimo, że kupy nie zadają mu obrażeń. Ja serio chcę rozwalić. Chcę tutaj. O! A to już trochę przypał. Nie pomyślałem o tym. Dobra, mam całkiem sporo kup. I rozwalę wszystko, co też. No nie wiem, nie da mi dodatkowego ruchu. Ten ziomek mnie chyba bić nie będzie. On chyba będzie tylko mi tutaj zaklejał moją mamę. Więc mógłbym sobie tu położyć tak kupę i możemy atakować ziomeczków. Dobra, on stracił 2 ruchy idealnie. Robimy tak, robimy tak. Ja go już może nawet zabijam. Dobra, jeszcze go nie zabijam. Kurde, no jeden HP mu zostanie, ale go odepchnę. I ważne jest to, że on ma teraz 2 ruchy. O, kryta mu zawaliłem. No tak, on jeszcze przez tą ziomka pojawia. W razie czego, nie wiem, rozwalę tego. Ale wydaje mi się, że to jest bez różnicy. On ma 2 ruchy, rusza się 2 razy do przodu, rozwala ziomeczku. Raz. O! I drugi ruch to nie był atak. Ole mi zakleił! Co za morda! Jaki ziom głupi, coś ty zrobił, człowieku. Nie wiem, co tu zrobić. Nie widzę nic.
Dobra, tu mam kości, dwa razy do góry kości. Okej, on się tylko denerwuje. Dobra, no kości łączymy, jeden rzut po nim jest. Nie poszło najgorzej, bardzo nie lubię tego bossa. I tak jestem zadowolony, pół serduszka straciłem. Ja jestem w stanie to sobie wyleczyć, jak będę walczył z jakimś słabym przeciwnikiem. Zaledwie 16 coinów, to jest masakra. I jeszcze tutaj przecież mam trinkety, zapomniałem o tym. No tak, plus jeden damage? Devil. Rozumiem, że to jest z jednorazowego użytku, bo ma jeden przy sobie. Może dostać wildsy przy zabiciach. Wildsy to są gwiazdki. Czyli gwiazdki mogą się pojawić na mapie przy zabójstwach przeciwników. Ja bym to wziął. Nie chcę Devila i zwiększyć sobie obrażenia zaledwie na jeden pokój, bo jak dla mnie to jest trochę bez sensu. I tutaj tak. Spells chargeless, to jest słabo. Costless, no właśnie. Jakbym miał tą kupę, która nie kosztuje 3, tylko 2. To byłoby chyba nawet lepsze jak zwiększenie jakiejś statystyki, jak dla mnie. To jest zbyt dobre. I czy mam coś do zmiany? Czy chcę wydawać pieniądze, żeby tutaj zmienić to? Raczej nie. Mam 8 coinów. Z 8 coinami pójdę sobie do kolejnego sklepu i to jest na razie wszystko, co tutaj zrobię. Postaram się tu wyleczyć moim spelem, a 8 coinów zachowam na kolejne przejście. Może dwa razy nawet zakręcę statuilem, zobaczymy. A mówię, teraz mamy trinket, który nam dodaje po prostu przy zabójstwach przeciwników. Co ja zrobiłem? A, dobra, tak chciałem. Przy zabójstwach przeciwników dostajemy, być może, możemy dostać gwiazdki na planszy. A to jest zawsze spoko sprawa. Dobra, zajmijmy się wami może najpierw. No i kurde, złączenie takiej ilości kup mi pozwala takich tłuc poubije. Ile razy tego użyję? 3 razy użyłem, ile mi zostało? Jeszcze raz, dajcie spokój, super sprawa. Dobra, tu jestem zablokowany. Dodatkowe ruchy. Bez różnicy tak naprawdę, jak to przesunę, więc może przesuńmy to. Dodatkowy ruch w kolejnej turze, pozbędziemy się sików z planszy, nie mam za bardzo co z nimi robić i tak, więc wolałbym po prostu mieć coś innego na planszy. Ale rzeczywiście, bez kup na planszy jest kiepsko, bo nie mam za bardzo co tutaj robić. Jezu, jak ja nie jestem w stanie nic zrobić praktycznie. Szlam bym złączył i w kolejnej turze parę łbów zakleił, po pierwsze, a po drugie porozwalał wszystko praktycznie, co się da. Aby dostać jak najwięcej kup. Zakleimy ciebie na dole. Ty jesteś blokowany przez kupę, więc luźno. Mogę się pozbyć. Ale zęby są dziwnie ułożone. Ej, ja łączę 7 zębów w kolejnej turze. Tak za friko praktycznie. Ciekawie. To jedynie tutaj mógłbym rozwalać rzeczy. Okej, okay, może być. Porozwalam tu, może coś się trafi. Jest kolejna kupa. Na razie koniec tury. Ja łączę zębolce i tyle. I mamy 7 zębów. 4 punkty obrażeń na każdego przeciwnika. Jeden jest w powietrzu. Też utrzymuje obrażenia, co wy gadacie? Spoko. Idziemy dalej. Unikamy efektów statusu. Uderza 3 losowych przeciwników za aż 6 zębów. Rock Friends. Przepraszam, to nie jest takie złe. 3 losowych przeciwników bije. Z zębami nie mam co robić. Zęby zgarniam i nie mam spela na zęby żadnego jak na razie. A jak zwiększę tego obrażenia, to kurde, to nawet spoko, nie? W końcu mam co robić z zębami. Ale jak na razie standardowo lecimy, czyli kupska. Ja bym postawił kupę tutaj z lewej, bo nie wiem, jak dużo ich będę w stanie zabić na raz. Ile mam tego? Raz, dwa, trzy. Okej, za złączenie 4 kup mogę 3 razy użyć mojego spela. Za złączenie 5 chyba mogę użyć 4 razy. Kończymy turę. Mam nadzieję, że wy nie wstajecie. Oni chyba w kolej... Ta, oni chyba w tej turze wstaną. Trzeba ich teraz zabić, bo trochę przypał. A czy złączenie 4 zębów już mi pozwoli użyć tego spela? Bo jeżeli tak, to jest ok. Jak nie, to trochę słabo. Tak, mam 7 many aż. I dostałem akurat 2 gwiazdki za zabicie przeciwników, spoko. I to nawet bije schowanych przeciwników, to też jest niezłe.
Tylko zwiększyć tego obrażenia, bo rzeczywiście to trochę mało bije. Szkoda, że się tak rozeszli na boki. O, dostałem sklejenie, okej. Nie wiem, czy mi tu jakoś mega przydatne, szczerze mówiąc, w tym momencie. Ale niech będzie. No i mogę sobie niszczyć tutaj jak na razie to wszystko inne. Chociaż może znowu sobie serduszka ogarnę. Dobra, zróbmy sobie kupę tutaj. Zablokuję jego dwa ataki. Ciebie na razie uderzyć nie mogę, więc troszkę słabo. Złączmy jak największą ilość kostek. Już mam dwa serduszka na mapie, więc z dwoma serduszkami... Mogłem jego uderzyć tak w ogóle. Z dwoma serduszkami będzie spoko. Wystarczy teraz tylko... A nawet mogę coś takiego z nim zrobić. Już w ogóle mam z nim spokój praktycznie. Koniec tury. I jeszcze tym ziomkiem na środku trzeba się zająć. O tym nie pomyślałem. I będzie problem. Chociaż... Jaki to problem? Cztery kostki i go chowamy i tyle. No i kolejne serduszko. I już mamy wystarczającą ilość serduszek na mapie, aby zwiększyć sobie zdrowie na maksa. Łączę kości. Ciebie dobijam. O, kolejna... Kolejna gwiazdka się pojawiła, z tego co słyszałem. I w kolejnej turze ogarniamy sobie zdrowie i zabijam przeciwnika. Naprawdę całkiem przydatna jest to generacja serduszek, powiem wam. Jakoś nie wiem. Parę razy chyba miałem ten item do wzięcia, rzeczywiście jakoś nigdy go nie brałem, bo chyba zazwyczaj mi się trafiał postaciami, które no, miały mało po prostu zdrowia. Miały jedno serduszko, więc no co ja mogłem nimi zrobić, nie? Dobra, pozbądźmy się sików, i tak z nich nic nie robię. Potrzebuję tutaj innych surowców na mapie po prostu w tym momencie. No i niestety nie widzę jakiejś dużej ilości fajnych surowców. Jedną kubkę sobie mogę ogarnąć. Nie wiem, czy na lewo nie mogłem jednym ruchem zgarnąć kub, a już nawet nie zwróciłem uwagi. Dobra, no, zabijamy was. Powoli, powoli. Wiem, że wy atakujecie z zasięgu, więc wolałbym się was pozbyć, ale nie wiem, czy ty czasem nie zablokujesz ziomka za tobą, więc może będę bił po prostu liniami. Koniec tej tury. Nie, nie zablokuję. Ty żeś przeszedł do tyłu, co jest ciekawe. Okej. Szlam mógłbym w całkiem dużej ilości tutaj złączyć, albo cztery. I to mi chyba wystarczy. No, wydaje mi się, że na razie cztery szlamu mi jak najbardziej wystarczy. Ja sobie zakleję komuś łeb, na przykład temu na środku, żeby nie atakował mnie w kolejnej turze, i postaram się zniszczyć jak największą ilość innych płytek. Jezu, ale tu bym mógł mieć tych kości. Ale kości są strasznie słabe u mnie, naprawdę strasznie słabe do ataku. Ja bym się ich pozbył, szczerze mówiąc. Wolałbym naprawdę coś innego. No i tu już mam kupę do zrobienia. I to jest milion razy lepsze, naprawdę. To co teraz wyszło jest super. Bo robimy sobie kupę. Ja blokuję znowu środek, bo zaraz go stracę. Z prawej strony ciebie mogę zabić. I już lecimy z ziomeczkami. Standardowo. Przez łeb, lagom. I tyle, super. Co tu mógłbym jeszcze zrobić? Mogę sobie złączyć zęby w kolejnej turze. Co z chęcią zrobię? Szlam w kolejnej turze mógłbym złączyć. Co też z chęcią zrobię? A to na razie porozwalam. Może coś się trafi. Serduszek nie potrzebuję. Raczej obrażeń nie otrzymam. Mam taką nadzieję, że dam sobie radę. Robimy tak. Ciebie dobijam. Trzech losowych przeciwników bijemy. Całkiem spoko się rozeszło. Ciebie zaklejam z prawej strony. Chciałem tego z prawej znowu zakleić, ale źle kliknąłem. Nagrywa się to w ogóle? O, nie sprawdziłem, nagrywa się. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Już się troszkę obsrałem. Ja wiem, że wy z tego śmieszkujecie, ale naprawdę, uwierzcie mi, wystarczy jeden dobry odcinek, który się nie nagra. Ja to mam w pamięci przez pół roku bez problemu, a na pewno przez ostatnie pół roku minimum jeden taki odcinek miałem, który się nie nagrał, a był dobry. I mi szkoda strasznie tego. Dobra, co tu mamy do wzięcia? Reroluję puzzle D4. Albo mirror, mirror. Mogę w końcu coś zrobić. Flips a row of tiles. Row, czyli rząd. I po prostu zmienia kolejnością jakoś. Przerzuca na lewo albo na prawo. Niekoniecznie zmienia kolejności, tylko rzuca lewo albo prawo to. Nie jest to nic ciekawego. Ja bym to zmienił. O Jezu, Tainted Peeper. Jeszcze nic, nigdy z nim nie walczyłem. Troszkę się go boję.
Ale w końcu będę miał po prostu możliwość na wykorzystanie sików, bo nigdy ich nie wykorzystywałem. Nie chcę ich atakować losowo, bo wiem, że oni teraz chyba nie otrzymają obrażeń, więc tutaj no kupa, na maksa kupa leci. Ile się tylko da. Przygotujemy się na kolejną turę. Co wy robicie? O! I ty atakujesz, 4 ruchy masz! O Chryste, panie! I straciłem moją kupę właśnie. Jak ja mam go zabić? Jak on co turę atakuje? Jak szalony. No ja mogę zrobić coś takiego i lagę teraz stracę, bo nic z nią nie zrobię. No raz. Dwa. No i raz jemu walnę. Ale on jest gigamocny, co tu jest w ogóle grane? Ja teraz mam pół serduszka, bo on mnie atakuje dwa razy znowu. A one znowu na środek idą, no to jest chyba żart jakiś. Oj, powiem wam, że ten boss to jest jakaś porażka. Nie mam tu nic do zrobienia. Kompletnie nic. Nie, naprawdę to jest chory boss. Chory boss. Nie mogę nic zrobić, naprawdę. No bo mógłbym co, zęby połączyć? Albo nawet i nie. Tylko co mi po tych zębach? Siki? Co mi po tych sikach? No to jest chyba moja jedyna szansa na cokolwiek. Rząd mogę jakoś zmienić tutaj. No jakbym miał możliwość zmiany rządu, to... Ale słuchaj... O Boże, dobra. No nic nie mogę zrobić, naprawdę nic. Skipuję ten pokój, bo to jest porażka jakaś. Straszny jest ten boss. Weź mi daj serduszko, kochana, i mnie wylecz od razu. Kurde. Jeden do ruchu jest spoko, ale ja mam bardzo mało zdrowia teraz. Będę musiał rzeczywiście podczas walki z przeciwnikami troszkę uważać. House of Belial. Bardzo szybko to moje podejście może się tu schować, ale pupcie ma ten Bambo. No to co, lecimy na kupę i tutaj już w pierwszej turze kogoś chociaż rozwalam, więc tyle dobrego. Trinketa nie dostałem niestety. Zabijamy ciebie i zabijamy jednego z duszków. Drugi duszek mi zabierze jeden ruchu niestety na kolejną turę. A bo ja mam jeszcze jeden ruchu, no tak, super. To co, może kostki? I tu już mam obok siebie dwa serduszka, więc wydaje mi się, że te serca to rzeczywiście jest coś, no, co muszę tutaj wygenerować, bo jak tego nie zrobię, to będzie źle. Mana Drain, ty nie wiem dokładnie jak działasz, po prostu chciałbym się zablokować i uniknąć straty zdrowia. Jest mały przypał. Nie mam jak się zablokować. Ale dostanę trochę ruchu. Mam dwa ruchu. Coś muszę tutaj zrobić, żeby rzeczywiście zablokować ducha od ataku. On ma chyba dwa ruchy i chyba mnie zaatakuje w tej turze. Jeżeli dobrze kojarzę. A ja tego bardzo bym nie chciał. Więc musimy coś tutaj zmienić. A nie, ja mam dwa ruchy. Raz, dwa. Ja się blokuję na środku, bo ciebie po prostu zabiję. Super. Dobra, tego kolegi nie ruszam. Wydaje mi się, że on jest w miarę spoko. I on chyba nic złego mi nie zrobi na razie. Nie biję go, bo mogę go zabić krytem. On będzie teraz mnie atakował, a ja mu mogę kleić łeb. I łączyć jak największą ilość kostek. Klej mi łeb. Usuwamy wszystkie w ogóle kamienie, Boże, kamienie, wszystkie zęby, wszystkie jakieś klątwy i tak dalej, i tak dalej. Muszę się tego wszystkiego pozbyć, aby otrzymać jak największą ilość kości, szlamu i kup do zablokowania potencjalnych obrażeń. Czy ty i tak zaatakujesz? Nie, ty masz tylko jeden ruch na turę, także luźno. Dobra.
No za jeden to cię rzucić mogę, bo nawet jakbym skrytował, nic by złego się nie stało. Zmieniamy kolejną płytkę w serduszka, mam teraz 4, ja bym tych serduszek chciał ułożyć troszkę więcej. To jest dosyć prosty boss, może pobawmy się i nie wiem, postaram się ułożyć tych płytek 7? 7 serduszek jeszcze nie widziałem nigdy. Ciekawe, na pewno jest za to achievement i po prostu to mnie trochę interesuje. No spoko, możemy spróbować. Tylko to trzeba pomyśleć jak zrobić. 3 serduszka muszą być po jednej obok siebie, to jest pewne. Musi być przerwa i później musimy stawiać kolejne serduszka. To jest do ogarnięcia. Dobra, koniec tury. Atakujesz tylko raz za jeden, no to jest w ogóle luz totalny. Złączmy kupy może, złączmy kupy, ja będę bardzo bezpieczny dzięki temu, muszę tylko uważać, żeby przez przypadek nie złączyć serduszek. I co tu jeszcze mogę zrobić? Kości, no cały czas kości chcę łączyć, tylko żeby złączyć kości to niestety będę potrzebował sporej ilości szlamu, bo nie mam po prostu kości na mapie. A szlam nie dość mówię, że zablokuje ziomeczka, to jeszcze... O! Dobra, troszkę zmarnowany ruch. Nie dość, że zablokuje ziomeczka, to jeszcze mówię, mogę się pozbyć innych surowców. Dobra, jak to zrzucę do dołu, nic się nie stanie złego. Kości są. Niezbyt dużo, ale są. No powiem wam, że złączenie 7 serc będzie bardzo trudne. Muszę naprawdę bardzo zwracać uwagę na to, jak one są ułożone. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, czyli tylko 7 mi brakuje. Mamy tak. Mamy tak. Ja to przerzucę. Okej, okej. Teraz tylko... Co turę trzeba się ruszać i tyle. To wystarczy. Cyk. I 7 serduszko tutaj na środku. Na pewno mnie to wyleczy na maksa, ale da coś innego? Full health, mega love, plus soul harcik. Co wy gadacie? Ale super. Achievement odblokowany. 14,4% graczy to odblokowało. Powiem wam, że sporo. Ja naprawdę nie sądziłem, że aż tyle graczy 7 serduszek ogarnie. To jest dosyć trudne. Może wypadałoby też zmniejszyć koszt życia tego spela? No ale teraz fajnie, w końcu mam jakieś zdrowie. Jakbym wiedział o tym wcześniej, to na pewno przed walką z bossem poprzednio bym to starał się zrobić. Niszczy... Nie rozumiem trochę, jak to działa. Niszczy płytkę plus mana. I to za 6 many jest. Niszczy płytkę plus manę? Nie wiem jak to działa. A mucha jest spoko do bicia, jak nie używam akurat do generacji serduszek, to jest spoko do bicia, więc jak dla mnie wezmę to zamiast tego przerzucania płytek. O Jezu, co za pokój tutaj się zrobił w ogóle. Nieciekawy. Bardzo nieciekawy. Jak te kupy złączyć? Ja bym chyba złączył je standardowo, czwóreczkę. To wystarczy, żeby i tak jednego z was zabić. Nie wiem, co robią ci górni. To też są kolejni przeciwnicy, których nie ogarniam. Ty nie wiem, czemu masz na sobie jakąś maseczkę. Co to zmienia? Chyba nic. Dodatkowy ruch, pozbędziemy się od razu sików. O, no i spoko. I od razu muchy będę mógł sobie użyć. Dwie kostki, rzucę tutaj na górę. Bo od razu mucha powinna tu mu zadać obrażenia. Fly damage over time, proszę bardzo. Super, i w kolejnej turze mucha tutaj na środku dokładnie nadal będzie biła. Wy przeszliście sobie trochę, no, na stronę, na której bym was wolał nie widzieć. Ale jestem w stanie was odepchnąć i na dodatek zakleić, więc całkiem spoko. Dobrze, że mam te 3 ruchy. O Jezu, bez tych 3 ruchów tutaj to naprawdę byłoby mega źle. Bardzo się cieszę, że jednak zakręciłem tym kołem fortuny, jak byłem w sklepie, a nie bez sensu się uleczyłem na przykład. Bo naprawdę byłoby mega słabo.
jakbym jednak się uleczył. No dużo tutaj rzeczy mógłbym złączyć. Na razie nic nie zmienię, nic nie rozwalam chyba. Podoba mi się nawet ta plansza. Mucha cały czas tu na środku sobie bije chłopaków. Raz, dwa, znaczy raz. O jest, to cztery już są. No tak, ale dałem ciała. Dobra, mucha cię zabije w kolejnej turze. Ja mogę atakować losowo, mogę. No szkoda, że nie tych z prawo. Czy tu mi zniknęło? On zadaje obrażenia. Okej, jak wybucha. O, to nie fajnie. Wy nie wiem, czy nie macie dwóch ruchów i się trochę ich boję. Wydaje mi się, że oni mogą mieć dwa ruchy, więc ja bym go zakleił chyba. Jeszcze nie znam dobrze po prostu przeciwników w tej grze i serio, ja się po prostu mega boję. Jak oni mogą atakować? Wyrzucamy wszystkie siki. No nie mam nic serio do zrobienia z nimi. To jest najmniej użyteczna w tym momencie mana w grze. A! Się zdenerwował. Mucha zmieniła jego plany, okej. Dobra, no łączymy kostki tutaj. Dwa rzuty, może dużo kości mi nie zrobią, ale zawsze coś. Mucha też się przyda. Serduszek nie mam co generować, bo i tak mam max zdrowia, mam też Soul Hearta. Nie wiem, czy jestem w stanie wygenerować ponad jednego Soul Hearta, łącząc 7 serduszek. Być może. Ale no to już serio, za dużo kombinowania, a ci przeciwnicy też łatwi nie są. Chcę iść dalej po prostu jak na razie. Kurde, szkoda mi tych pieniędzy rzeczywiście i tego trinketa. Najbardziej mi szkoda trinketa z walki z bossem. Zapomniałem kompletnie, że trinket się dostaje. A wy macie 1 HP tylko. Co wy gadacie? Ostatnio chyba więcej mieli, nie? Dobra, zabijamy cię, bo ty jesteś mały. I zabijam tego ziomka na górze. On, jeżeli eksploduje, to jest daleko, więc nic mi chyba nie zrobi. Tak, nic nie zrobił, bardzo spoko. Gwiazdkę pojawiłem sobie na dodatek. Niestety nie mam tu zbyt dużo do złączenia. A szkoda. Jakbym miał jeszcze jeden ruch, kolejną kupę mógłbym złączyć. I ten już ma jeden więcej zdrowia. Okej, czyli mi się zdrowie zwiększa, jak zabijam innych przeciwników, z tego co widzę. Ma sens. Znaczy nie ma sensu, ale, ale rozumiem. Ja zrobię może coś takiego. Chciałbym zadać małe obrażenia tym przeciwnikom grubym, bo... O, super, on jeszcze eksplodował. Małe obrażenia im chcę zadać, żeby ich po prostu zmniejszyć, żebym mógł im teraz zadawać obrażenia. Tu łączymy sobie sporo kości. Ojejciu, jakbym zrobił tak? Nie, bo jakbym zrobił tak, to nic nie wyjdzie. Nie ma co chyba łączyć większej ilości kości. Kości też są idealne tutaj na nich, bo mało biją, a zbiją akurat te ich głupie tarcze. No i zajmujemy się ziomkiem z lewej, ten pośrodku jest zablokowany. Muszka na obrażenia kolejne. 2 punkty obrażeń, teraz mu tylko wystarczy zadać. Ja sobie złączę kupę i powinienem być już bezpieczny. Zablokujemy się na środku, ciebie dobijemy. No i ciebie tak naprawdę to zaraz też dobijemy. Spoko idzie. Super, naprawdę, bo w tym pierwszym pokoju udało mi się wyleczyć i jako tako sobie jeszcze tutaj daję radę na tym piętrze. Bardzo się bałem, że jednak dostanę w ciry. No bo iść na kolejne piętro z połową serduszka to jest... ryzykowne, ryzykowne, kochani widzowie. No i super. Może się jeszcze uda zbierać jakieś fajne pieniądze do kolejnego. Ej, no ja to wyrzuciłem dopiero co, ale gówno. Skip chapter i 10 coinów. O! Ale wiecie co? Chyba tego nie wezmę. Dlaczego? Mam możliwość ominięcia pokoju. Trapdoor mi nic nie daje na kolejnym piętrze, na basemencie, najtrudniejszym piętrze. A na najtrudniejszym piętrze kompletnie nie liczą się dla mnie pokoje ze zwykłymi przeciwnikami. Muszę zabijać tylko boss tylko mnie interesuje, nic więcej. Więc takie ominięcie chaptera przydałoby mi się tylko teraz. Więc to oleję. Postaram się po prostu zabić bossa. Sangre się nazywa, ale dziwny. A, okej, to ten. Nie umiem za bardzo z nim walczyć, też go nie znam za dobrze. Ale sobie połączymy. Kurde, on ma 3 ruchy. Raz, dwa, trzy. Nie, wolę nie ryzykować straty zdrowia.
Zablokuje się już tu i go zacznę uderzać. Wiem, że tylko chyba raz go mogę uderzyć. I go już uderzyć nie mogę. No właśnie, resisted. Ale słabo. Strasznie długo z nim walka będzie trwała w takim wypadku. I on ma 3 ruchy, więc cały czas go będę musiał albo sklejać, albo się blokować. A zadając mu obrażenia, chyba będę mógł go odpychać, ale to też nie jest pewne. Sporo kości złączę i to jest najlepsza rzecz do złączenia na niego, bo kości zadają bardzo dużo obrażenia. Boże, kości, zęby. I go odpychają, ale tylko o 1. Okej, okay, a to go też odepchnie? Tak, super. Okej, okay, czyli jedną kupę mam, cały czas jestem bezpieczny. Natomiast nie jestem bezpieczny na długo, bo trzeba mimo wszystko w kolejnej turze jakoś się przed nim obronić. Mam nadzieję, że nie postawił klątwy na szlamie, bo szlam to jest teraz jedna rzecz. Okej, okay, jest okej. Okay. Szlam to jest właśnie ta rzecz, która mnie trochę obroni. Nie chcę łączyć, o dziwo, 7 szlamu. Bo go skleję tak samo jak tutaj. No, bez sensu jest łączenie 7 szlamu na jednego przeciwnika. Trochę słabo, 6 szlamu to jest najlepsza ilość. Tak samo z tymi kośćmi właśnie. Znaczy, Boże, z zębami. Co ja mam z tymi kośćmi? Odepchnę go. Odepchnę go i muchę postawię, która go będzie odpychała zawsze. Niekoniecznie mu zadawała obrażenia tak, że ja mu nie będę mógł zadawać tych obrażeń. Rozwalę wszystkie inne rzeczy oprócz kup, bo kupy są najlepsze. No i postaram się za każdym razem też rozwalać troszkę tych przeklętych płytek. Spoko jest właśnie możliwość rozwalania płytek, powiem wam. Super, on ma resista. O, nie mogę mu zadać obrażeń, trochę przypał. No nic, zobaczmy jak to wyjdzie. Tu się zablokujemy, może muchę będę musiał na inną stronę przerzucić. Jest taka możliwość, więc już się przygotuję na kolejną turę. Skończmy turę. I mucha mu teraz zada obrażenia. Ta, dobra, to mucha jest bez sensu. Mucha jest bez sensu. Przerzućmy sobie tą muchę na inną stronę. 1 punkt obrażeń co turę, to ja się z nim będę bił 5000 lat. Więc mucha teraz będzie gdzieś z boku. A ja tu już widzę bardzo dużo zębów, czyli to co lubię. Koniec tury? Nie, boss całkiem spoko. Ten jest nawet... No serio? Ale gówno. Serio, ta mucha będzie cały czas tutaj? No to nic, no muszę go sklejać i się bronić, nic więcej. Ale tragedia, nie wiedziałem, że tak to działa. Myślałem, że będę miał względny luz tutaj. No trudno, no. Mówi się trudno. Rozwalmy płytki z te... z klątwą. No i koniec tury, no. No niestety, kochani widzowie. Musimy sobie troszkę posiedzieć. O, ale złączyłem tego gówna tutaj. Po 1 punkt obrażeń będę mu zadawał co turę, ale bieda straszna. I na dodatek to się tak jakoś... buguje, bo on teraz... To jest, mówię, głupota niesamowita z tą muchą, naprawdę. Miałem nadzieję, że jednak to normalnie zadziała, a tu klops. O, mogę go 3 razy uderzyć za nic. Koniec tury. Ale przynajmniej jestem pewny, że nie stracę zdrowia, no bo serio, on bije tak mało, że to jest... śmiech na sali po prostu. A nie boss. Zaklejmy go... 2 razy tylko, myślałem, że 3 razy zakleimy go. No i co no, blokujemy się cały czas, łączymy tylko kolejne kupy i koniec tury. Ale to jest giga nuda, naprawdę jestem mega zły na tę muchę. Pamiętałem, że ona tak działała raz. Ale nie sądziłem, że to jest aż tak słabe. I że nie mogę rzeczywiście tej muchy użyć gdzieś indziej, że jak tutaj zmisuję, to ona nie leci na środek, nie? Może jak jej użyję 2 razy na środku, to ona będzie większe obrażenia zadawała. To też jest jakiś tam sposób. No, no, nie wiem. Gra dzisiaj testów będzie, więc sprawdźmy sobie. Koniec tury. Ale to jest masakra. 3 zdrowia, dobrze. Już niedługo, już niedługo. Rzucamy sobie kośćmi, żeby go odepchnąć. Mucha na środek. Nie
jestem ciekaw, czy rzeczywiście może zada większe obrażenia. Kupa do złączenia. No i chyba już do końca walki mógłbym nic nie robić. Chociaż nie, bo jeszcze jedną kupę potrzebuję, minimum. Jeszcze nawet dwie kupy i nie bije więcej niestety. Mucha, troszkę słabo. Złączmy sobie szlam, pozbędę się tych wszystkich przeklętych płytek. Ciebie odepchnę, zakleję. No i tyle. Co tam dzisiaj jecie, kochani widzowie, do odcinka, jeżeli coś jecie. Ciekawe, czy są widzowie, którzy nigdy na przykład nie jedzą do moich odcinków. No bo mówię, to jedzenie przy moich odcinkach to jest po prostu klasyk. Przy masie widzów. I się zawsze zastanawiam, czy macie jakieś główne żarcie, czy to rzeczywiście taki po prostu obiad losowy. Zależy, co mama ugotuje, czy tam zależy, co wy ugotujecie. Albo tata. Nie wiem, jak u was, ale u mnie na przykład tata też zawsze gotował. Tylko na weekendy zawsze był w domu, bo zawsze na wyjeździe. Troszkę słabo. Ale jak był, to zawsze w domu dużo robił. Nigdy nie wracał i się nudził. O, bo mama nie dawała się nudzić, to trzeba przyznać. Dobra, ostatnia kupa. Jesteśmy już bezpieczni. Ja ci odepchnę raz. No nie wiem, jakikolwiek ruch robię, koniec tury. I po walce z najnudniejszym bossem w całej grze. Nie używajcie nigdy tego. Spela, nie polecam tej muchy. Jest beznadziejna. Możesz dostać dodatkowy ruch. Atakuj z płytek przeklętych. Ja bym dostał dodatkowy ruch. Wolałbym dostać dodatkowy ruch. Oczywiście mogę, nie muszę, ale i tak super sprawa. Spele biją więcej. Czy ja chcę Walkaway, który bije więcej, czy ja chcę zwiększyć sobie jakąś statystykę? Jakbym tutaj teoretycznie zwiększył statystykę obrażeń, to by wyszło na to samo. Wydaje mi się, że statystyka mimo wszystko będzie lepsza jak zwiększenie Walkaway. Zwiększone obrażenia od speli wpłyną przecież na to samo. No dokładnie. Wiem, że to jest droższe oczywiście, ale i tak chyba będzie lepiej. Dobra, nie mam pieniędzy na nic. Mogę zmienić spelko z czegoś. Ale jestem zadowolony z tych naszych kosztów, szczerze mówiąc, speli. Wolę mieć na tej postaci, która dostaje dodatkową manę, ale traci ją co rundę. Rzeczywiście spele, które kosztują jeden typ many. Więc nic bym nie zmieniał. No nic nie mogę już zrobić niestety. Tutaj nie mogę również na tobie zagrać, mam za mało pieniążków, więc... Koniec tury, idziemy dalej. Zwiększone obrażenia od speli. Mam nadzieję, że zadziałało, bo jak serio to nie zadziałało na moim... Walkaway, to będę bardzo zły. Bije 3, okej, zadziałało. Jak wy działacie? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ty klątwę zakładasz pewnie, wy pewnie bijecie. Może was mogę uderzyć i rozwalić? Nie, resist, okej. To środek lecimy tutaj. Troszkę się boję, szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia, co się może stać. Dodatkowy ruch. Nie jestem w stanie nadal nic złączyć, niestety. No nic, kończymy turę. Ty przeklinasz. Wy się denerwujecie. Zgaduję, że atakujecie. I po tym ataku jestem w stanie wam zadać obrażenia. Tak bym zakładał. Więc ciebie zakleję. Oho. Okej. Tracę zdrowie w tym momencie. Nie jestem w stanie ich zakleić. A to zawsze bije przeciwnika, którego może uderzyć. Okej, dobra. To zupełnie inaczej działa. Spoko. Ale dobrze, że kliknąłem ten spell. Reroluje rząd płytek albo zatruwa i przyciąga przeciwnika blisko. Beckoning Finger. Ej, to jest niezłe. To jest połączenie z Walkaway. Super bym nawet powiedział. Chcę muszkę, czy chcę możliwość leczenia? Chcę możliwość leczenia, więc muszkę bym wyrzucił. A to przyciąganie, zatruwanie przeciwnika jest naprawdę ekstra, bo ja takich mogę odpychać. Ja i tak won mi stąd. Więc powinno być spoko raczej. No i teraz tak. Nie mogę nikogo jeszcze przyciągnąć niestety. Mogę zrobić za to taki mek.
Zakleić mogę ciebie na przykład, żebyś nic złego nie... O, dobra, to ten górny jest. I ciekawe, jak blisko to przyciąga przeciwnika. Losowego, okej. Dobra, to nie jest takie dobre, jak myślałem. To jest zdecydowanie gorsze, jak myślałem. Super, super, na to liczyłem właśnie. Zresztą na to liczyłem, tu miałem napisane, co zleci, wystarczyło popatrzeć. Ciebie bije? Czemu ty umarłeś na strzała? A ty za sobą przywołałeś jakiegoś duszka? Dobra. Czy co, przeciwnicy zatruci? Gdy ich bije, otrzymują od razu obrażenia od trucizny? Być może. Dobra, coś by wypadało rozwalić. Najlepiej, żeby dostać kupę. No tylko to będzie dosyć trudne. O, super, super. Nie mam pojęcia, jak ta tura będzie wyglądała. Okej. Względnie okej. Jest w miarę spoko. Zróbmy to tak. Kostką uderzę ciebie. Dobiję cię Waku Wei. No i wypadałoby się zająć ziomkami z tyłu. Najlepiej w ten sposób. Okej. Okej. Czyli wy już umieracie? Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że oni otrzymują wrażenie od trucizny, zanim zaatakuję. Jeżeli tak, to jest bardzo fajnie. I teraz ten na górze też umiera. O, czyli on kopia, umiera. Dobra, tu mam kupę, więc akurat ogarnę, czy on otrzymuje obrażenia od trucizny przed atakiem, czy po. A tymczasem mogę zrobić jeszcze coś takiego. No teoretycznie mógłbym już ich zabić tutaj, atakując losowych przeciwników, ale chcę sprawdzić tą truciznę. Najpierw atakuje, potem dostaje obrażenia od trucizny. To jest bardzo ważna informacja. Dobra, no dobijamy cię, koleżko. Poszło bardzo fajnie. Dużo tu naprawdę jeszcze nie mam przed sobą, a cały czas mam możliwość zmiany, a raczej olania po prostu pokoju. Ci przeciwnicy też są prości, szczerze mówiąc. Tylko teraz ja stracę bardzo dużo ruchu. Od razu łączę kupy, od razu łączę kupy, bo tutaj nie ma co kombinować jakieś łączenie dużej ilości kup. Zabijamy ich. Oni, co ciekawe, nie przeklinają mnie. Nie stracę aż tak dużo ruchu, jak ciebie od razu zabiję. A czy i tak stracę do jednego w kolejnej turze. No to może i rzeczywiście to było bez sensu. Co by wypadało tu zrobić? Nie mam zielonego pojęcia. Złączyć kolejne kupy. To jest zawsze najlepsza opcja. Jak nie wiemy, co robić, trzeba łączyć kupy. Tylko w kolejnej turze, no mówię, będę miał mały problem. Będę miał spory nawet problem, bo stracę pół Soul Hearta i nie jestem w stanie jakkolwiek tego zablokować. No, niestety. Koniec tury. Stracę pół Soul Hearta, bo będą mnie atakować te duchy. A nie, będę miał tylko jeden ruch. No właśnie. No mimo wszystko, koniec tury, niestety. Otrzymam pół Soul Hearta obrażeń, drugiego ducha na środku zablokuję. A nie, one nie atakują w jednej turze, spoko. O Jezu, ale klątw, ale klątw. Chyba was bździ. Dobra, losowe obrażonka tutaj jakieś lecą. Bo trochę przypał. Ale to mało bije. Ale jaja, myślałem, że tego na środku zabije. I ten jeszcze więcej przekleństwa, no. Ole, tragedia. Jak nie złączę szlamu, to będzie mega źle. Dobra, teraz tracę rzeczywiście pół serduszka. Ale to nadal jest spoko. Nie muszę skipować tego pokoju. Zaraz będę miał cały pokój w klątwach. To się troszkę wymknęło spod kontroli. To mi po prostu traci ruch. No nie jestem w stanie zdobyć tyle ruchu. Dobra, raz, dwa. Tu mi zaleje obrażenia! Aha, dobra.
Ja byłem pewny, że to ruch traci. To się myliłem. I nadal nie jestem w stanie złączyć tutaj czegoś. Tragiczny ten pokój. Mogłem jednak sobie stąd iść wcześniej. Jeden ruch, proszę cię, zostaw mi te kupy do złączenia, które mam i będzie spoko. Jak złączę te kupy, to się mogę z tobą bawić już. Są kupy. Dobrze. Dobra, blokuję ducha stąd, bo tego ze środka zabijam. Zadziwiająco dobra byłaby mucha, którą wyrzuciłem. Dobra. Koniec tury. Ja jestem tu zablokowany. Mam klątwy, które będę mógł teraz rozwalać. A przynajmniej mam taką nadzieję. Szlam po prostu trzeba będzie łączyć. No ale weź połącz ten szlam, jak jesteś taki mądry. Tak, żeby nie złączyć klątwy. Dobra, nadal tu nie jest nic złączone. Mam nadzieję, że w kolejnej turze nie dostanę tak dużo klątwy, żeby coś tu złączyć. O Jezu, to na starcie się może złączyć, ale masakra jest. Dobra, zaklejamy was. Ja się z ostatnim ziomkiem od klątwy bawię troszkę tutaj. Niszczę tu oczywiście wszystkie klątwy, jakie się da. I łączymy 7 serduszek. No, po prostu nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji po tej walce, żebym nie złączył 7 serduszek. Nie przyciągam ziomka, nie zatruwam go, bo nie chcę go zabić. Kończymy turę, ja tracę jeden ruch, nic złego się nie dzieje. Jeden ziomek od klątwy to naprawdę jest, no, luźno raczej do ogarnięcia. Dwa serduszka już na planszy mam, więc też nie będzie aż tak trudno. Zablokujemy sobie otrzymanie obrażeń. No ja i tak obrażeń żadnych nie otrzymam. Ducha już zabijemy. No i łączymy szlam w jak największej ilości, żeby uzupełnić stracone zdrowie. Ale powiem wam, że naprawdę nie wiedziałem, że klątwy zadają obrażenia. Ktoś mi pisał w komentarzach, że klątwy po prostu... Ale to muszę tragicznie zrobić, żeby zadziałało. Ktoś mi napisał w komentarzach, że klątwy działają w ten sposób, że połączone zabierają ruch. I to jakoś nie jest nic strasznego, jakby zabierali ruch, nie? Raczej luźno do przeżycia. Ale to, że się mogą nakładać i w tej samej turze jeszcze nam obrażenia zadać. O, no to już kiepskało. Dobra, złączymy sobie bardzo dużą ilość zębów w kolejnej turze, żeby po prostu się ich pozbyć, żeby to jak najwięcej się pojawiło innych, innego rodzaju many. Dodatkowy ruch, również na luzaku. Mówię, pozbywamy się many. No i kości, które oczywiście muszę łączyć, aby dostać jak największą ilość serduszek. Kości chyba najlepiej się wypada rzeczywiście 5 sztuk łączyć, mniejsze ilości i tak średnio. W kolejnej turze szlam, jeżeli oczywiście on mi tutaj nie zaklnie czegoś. Na bieżąco muszę tej klątwy się pozbywać. Bardzo dużo tej klątwy w ogóle on zakłada. To jest pojedynczy przeciwnik, a strasznie dużo tej klątwy rzeczywiście jest w stanie założyć. Jestem w szoku, jak dużo on tego zakłada naraz. Łączymy kolejne kostki. Raz go kością uderzy, bo tu się nic złego stać nie może, nawet jakbym go skrytował. On ma na sobie w ogóle tą koronę, nie wiem co to znaczy, ale wydaje mi się, że to może znaczyć, że otrzymuje obrażenia tylko od puzli. Tak bym zgadywał, ale mogę się mylić. Kolejny szlam, bardzo fajnie. Ale super, że mam te trzy ruchy, naprawdę, to zupełnie inna gra jest, jak mamy trzy ruchy. Jak go tak będę zaklejał co turę, to jest mega luźno, bo on nic złego nie jest w stanie zrobić. Pozbyliśmy się już całej klątwy na mapie. Gwiazdkę mogę użyć tak naprawdę jako dodatkowe serducho, co też jest super. I tak naprawdę już sobie tutaj tą gwiazdkę zostawię. Mam tylko nadzieję, że się gwiazdka z niczym innym nie połączy, bo wtedy ją po prostu stracę. Szlam jest. Serio, ja go co turę będę zaklejał tylko i jak najwięcej kości pojawiał w tym momencie, bo rzeczywiście kości to jest jedyna rzecz, jaka mnie interesuje. A trochę tych kostek, no dużo nie jest rzeczywiście. Koniec tury.
ale dziś kombinowania. Ale spoko, powiem wam. Naprawdę się dobrze z tym wszystkim czuję. Kość na środek. Serducha tu są, no jakbym przesunął 3, więc tu potrzebuję jednej przerwy i tu kolejnego. Raz, dwa, trzy. O nie, co ja inaczej to muszę liczyć. Tu jest przerwa, tu kolejne. O, dobra. Może już to tak przerzucę rzeczywiście, tak jak będę łączył. I gwiazdkę zrzucę tutaj jako 7 serce. Jednego serca mi tylko brakuje. To jest najważniejsze w tym momencie. O, ale znowu mnie zaklął. O, jakby mi tutaj rzeczywiście zaklął serce, to byłoby trochę słabo. Więc muszę na to uważać. Ale akurat mam dwa ruchy, więc go sobie zakleję. Dobra, zaklejemy go na tą turę. Ja się pozbywam tych klątw dodatkowych. Ole, ta gwiazdka tu jest ryzykowna. Oj, jest ryzykownie tutaj, naprawdę. Dobra, są kości. A zresztą, ja już kości mam. O, ale się super ułożyło. W kolejnej turze mamy max gwiazdek. Koniec tury. No i się nawet nie spodziewałem. 3-3-3 i 7. Super, full health. Mamy Soul Hearta. Troszkę się z tym pomęczyłem, wiem. Przepraszam, że musieliście czekać. Ale przynajmniej mamy max zdrowia po tej walce i jest luźno, możemy iść dalej. Poza tym kolejną walkę z przeciwnikami mogę ominąć po prostu, jak rzeczywiście będzie za trudna. Bambo Smash za kości. Kopiuję spell randomowo. Co tu innego mam? Wiecie co? Chyba te kości lepsze będą jako Bambo Smash. Zdecydowanie 3 punkty obrażeń też zadaję. I już mamy Bygona! Okej, okay, czyli to jest ten pokój, który właśnie mogłem ominąć, a nie ominąłem. Ale jestem głupi. Ojejciu, dobra. To co tu robimy? Ja bym zaczął od zaklejenia wszystkich przeciwników. Bo ty przywołujesz muchy. A, okej, też atakujesz. To przepraszam, moja wina. Myślałem, że tylko przywołujesz muchy. Ale tu już mamy 7 szlamu. Wszystko zaklejam. Co prawda zaklejenie much to mi dużo nie da. I teraz, jakie są rodzaje many, które chciałbym łączyć najbardziej? A raczej najmniej. Najmniej chciałbym łączyć siki i kości. Znaczy kości, zęby. Bo z nich nie mam nic prawie przydatnego. Z kości teraz mam Bambo Smasha, a to naprawdę dużo bije. Więc spoko. I tych kości mógłbym się postarać złączyć troszkę więcej. Koniec tury, wy nic nie robicie. Tu mamy 3. Znowu otrzymam obrażenia. No trochę to słabo zrobiłem. Nie atakuj dwa razy. Muchy, dobra, dobra. No to było bez sensu, powiem wam, że rzeczywiście chyba lepiej było po prostu go zacząć bić, bronić się, coś takiego, jakąś kupę złożyć na środku rzeczywiście. No ale kości zawsze zlecą, chociaż bez problemu sobie pozabijają te wszystkie muchy, które on przywołuje. O Jezu, ale tu zakleił. Jesteś niepoważny. Ojejku, nie mam pojęcia co tu jest, muszę to odkleić. I nadal nie jestem zablokowany. Powiem wam, że idzie bardzo słabo. Powinienem zacząć od kup. Kupy są najważniejsze. Ryfek. Kupy są najważniejsze. Mamy blokadę. Rozwalę sobie te muszki. Co jest fajne, za zabijanie tych muszek mogę sobie przywoływać gwiazdki. I to jest akurat super sprawa. No i co, lecimy z tobą. Nie mogę tu skip away rzucić, no nie? Nie wierzę. O Boże, podgłoszę. Co wy gadacie? Ale jaja. Nie przewijam zakończenia, bo... Znaczy to zakończenie przewinę. Ale tego nie przewijam, bo to się może różnić za każdym razem. Ostatnio mam cały czas coiny, a można dostać coś innego.
I nawet inna muza jest. Chociaż może i ta sama. Chyba ta sama. Że teleport do Diatus. Nie wierzę po prostu. Coś jest? Znowu to, no co wy gadacie? Który raz z rzędu? Blender Blade odblokowano i jeszcze mamy Krampus Cross. Ciekawe, ciekawe. Spoko. Super poszło. Jestem zadowolony. I też jedną rzecz zauważyłem. Na końcu odcinka Bambo, jak Bambo wrzuca coiny i ciągnie za maszynę. Opóźnienie dźwięku jest w grze, nie na nagraniu. Mangi mi zwrócił uwagę, jak oglądał odcinek z Bambo, że chyba mi się coś wali z OBS-em i też o tym też myślałem, że tak jest, ale teraz się przysłuchałem na słuchawkach, też mam opóźnienie po prostu dźwięku, bo tak gra jest zrobiona, tak jest zrobiona cutscenka. No nic. Ten teleport to był w ogóle... najlepsza rzecz ever. Dobra, ja wam kochani bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że no za jakiś czas, o 18:00. Trzymajcie się i cześć.